Witajcie moi drodzy, Krzysztof na kanale Krzynol Garaż. Taka piękna Oktawia. Kto z Oktawii Klubu Polska, szczególnie oddział pomorski, rozpoznaje tą Oktawię. Słuchajcie, ta Oktawia ma takie dziwne przypadłości. Ze światłami przede wszystkim. Patrzcie, włączam światła pozycyjne. Pali się kawałek strony lewej i kawałek inny strony prawej. Z przodu się pali jedna pozycja, tam widać. Pali się pozycja tamta. Tutaj nic. Jak włączę światła mijania, patrzcie, to z tyłu się nic nie zmienia, a tu się zapala tylko mijania lewe. Prawego nie ma. Tak samo długie. Patrzcie, tylko długie lewe. Prawego długiego nie ma. Kierunkowskaz. Ten jest. Z tyłu nie ma. W lusterku jest. Drugi kierunkowskaz. Tu jest. W lusterku nie ma, ale lusterko to jest zepsuty kierunkowskaz, więc to olać. Ale z przodu nie ma kierunku. Z przodu na lampie nie ma nic. Jest pozycja. To gdzieś dostałem, że to masa na lampie. No ale co masa na lampie by miała wspólnego z niepalącymi się żarówkami z tyłu? Może gdzieś zamknął się obwód poprzez żarówki i popalił BCMA. Tak samo wsteczne. Co jest ze wstecznym? Wsteczne jest lewe. Prawego nie ma. Z hamulcami podobnie. Patrzcie. Pali się... A w hamulcach pali się prawe, a nie pali się lewe. To się nie pali, pali się tylko tamta góra. Co się narobiło? Co się narobiło, jak myślicie? No już kompa przygotowałem. Zaraz zajrzymy do błędów. I co? I kontrolka jest od żarówek. I nie świecą. Kto ma jakiś pomysł? Zobaczmy, co w takim razie słychać w kompie. Mam podłączone to przez Wi-Fi. Jak to będzie działać? Błędy, błędy, błędy. Nas interesuje przede wszystkim centralna elektryka. 1K09-7087, no taki starszy trochę BCM, ale wysokiego typu. Co my tu mamy? Alarm. Klapa bagażnika, tak, tak, tutaj coś się dzieje. Żarówka rejestracji. O, coś wam powiem, na coś takiego czekałem. Bo ja mam swoje pewne podejrzenia. Ja sobie przegadałem to z Mateuszem, jak to jest... co tu nie działa i jak to się stało. I mam swoje podejrzenia. Co tu mamy? Żarówka lewa przeciwmigielnego. No tak, nie pali się z tyłu. To może tam żarówka akurat. Brak komunikacji z klimatronikiem. Autochwak. Klima, no nie wiem. Brak komunikacji z klimatronikiem, a tu communication error. Jakieś zasilanie. Coś wam powiem. O, nie test. Coś wam powiem. Przejdziemy zaraz na schematy. Ja tu te błędy wszystkie skasuję. Bo skąd się biorą zasilania na te lampy? Skąd się biorą zasilania na te lampy? Te zasilania przychodzą do BCMA, do Borneca, dwoma, czy tam trzema, czy tam czterema. No zależy, o których zasilaniach mówimy. Do lamp przychodzą dwoma powodami i to się nazywa właśnie zacisk lewy, zacisk prawy. I teraz tak, co nam zostało? Missing message from AC controller. No on jest wyłączony w tej chwili. No dobra, załóżmy, że się skasowało. Radio tam olewam. Tutaj też coś z głośnikami się dzieje. Połowa gra, połowa nie gra. Antena i AUX. O, głośniki grają jak ci mogę. Nieważne, nas interesuje BCM, czy CECM, czy Bordnet. Patrzcie, terminal 30 right, obwód otwarty. Chodźcie na schematy, ja wam pokażę, o co chodzi. Tu jest, bo są terminale right i left, nie? Jak nazwa wskazuje. Chodźcie, wam pokażę. Wybieramy sobie auto. To jest Oktawia 2 FL, rok 2009, silnik BMM. Jest coś takiego. Teraz tak, wyposażenie podstawowe, bo wszystkie zasilania BCM są w wyposażeniu podstawowym.
Gdzie to może być? No, zaczynamy od skrzynki bezpieczników, no bo to tutaj te główne rzeczy są. W sumie to możemy zacząć od lampy, tak? Lampa, reflektor prawy. Nie świeci to. M31, co to jest? Mijanie. M32, tu widzicie te M-y. To są żarówki w reflektorze. M32 drogowe. M31 mijania. Kierunkowskaz M7 i pozycja ta. No i teraz tak, ta pozycja świeci. No więc nie mówcie mi, że jeżeli ta pozycja świeci, to tutaj masa jest zerwana. Jakby tu masa gdzieś na tych łączeniach się zerwała. 383, co to jest? 383, wiązce przewodu wnętrza samochodu. A 43, punkt słupku A na dole. Czyli to idzie z komory silnika aż do masy na słupku A. To, ale słuchajcie, to znaczy, żeby to się musiało porozrywać tutaj, nie? Ten tu, albo tu, a ten tu. Bo ten tu M3, M3, czyli pozycja, działa. Więc ja drogą jakiejś tam logiki wykluczam, że to jest ta masa. Zresztą nigdy się nie spotkałem z czymś takim. Może pierwszy raz teraz będzie. Że ten działa, a te na wspólnej masie nie działają. To by musiał być bardzo specyficzny przypadek. Zaraz się przyjrzymy takim reflektorom. Żeby tutaj się coś przerwało. Ale to, i co to ma wspólnego z tyłem? Że połowa tyłu nie działa. Nie. Teraz tak, spójrzcie, jak to jest zasilane. No to jest ta wspólna masa w nich wszystkich. Natomiast tutaj są zasilania z wtyczka C, BCMA, pin 50, 40, 46, 52, A44. Tu nie ma po drodze bezpieczników, tu nie ma co sprawdzić. To po prostu idzie z lampy prosto do BCMA. No, słaba sprawa, nie? Moi drodzy, ale każdy BCM ma zasilanie tego. Do BCM-ów przychodzą główne zasilania, które są wewnątrz niego rozdzielone właśnie na poszczególne żarówki sterowanie. I teraz spróbujmy to znaleźć. To jest J519. Patrzcie, tu się zaczyna. To są masy do niego, które przychodzą na wtyczkę A, na C, na B, na A. To siódemka. Co to jest siódemka? Siódemka to jest zasilanie jego przez bezpiecznik SB3. I tak, trójka jakieś zasilanie daje, ale to jest pół milimetr kwadrat, więc zobaczcie, to raczej nie jest zasilanie lamp, no bo lampy to jednak są wielowatowe, nie, urządzenia. SB6, gdzie idzie na przykład? To jest zasilanie prosto z akumulatora, widzicie, nie? Idzie na te bezpieczniki SB w komorze. Może coś ze skrzynką bezpieczników? To jest zasilanie 533. Gateway. To jest gateway. To nie. Wróćmy. To są wysokie numery. To są jakieś rzeczy. 169. Czujnik deszczu zmierzchu. To są jakieś sterowniki już na dalszych schematach. Ja już to po prostu wiem. To jest klakson. Z tych bezpieczników głównych. Ale przelećmy dalej. Przelećmy dalej. O! O, od razu to się rzuca w oczy, bo to są dwa takie główne, patrzcie. To jest zasilanie 30, widzicie? Zacisk numer 30, tu jest napisane. To jest zacisk numer 30, widać, że on idzie stąd. On idzie stąd, z akumulatora, tędy, 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 tędy. Tu w tą linię to jest ta skrzyneczka nasza pod maską elektryczna, ten e-box. I to jest taka szyna w środku puszczona. Zacisk napięciowy, 30. I z niego pobierają te wszystkie bezpieczniki. To jest tam zrealizowane już wewnątrz, mechanicznie wewnątrz skrzynki. Patrzcie, SB16 i SB26. 16 i 26. Dwa główne przewody zasilające, 4 mm2, czerwony, czerwono-żółty, które wchodzą w wtyczkę A i C BCMA. I to one tutaj w środku robią coś, znaczy robią coś. No, no BCM rozdziela z nich sobie zasilanie na poszczególne obwody różne, to nie tylko żarówki. Wierzę, że inne też. Tu SB7 idzie gdzie? Wyłącz. To jest zasilanie po zapłonie. Zasilanie po zapłonie styku X. Co my tu dalej mamy? 100. To już są dalsze jakieś obwody. To już jest zasilanie listwy bezpieczników. No także, moi drodzy, trzeba zajrzeć, czy tutaj i tutaj jest zasilanie. Idźmy zobaczyć tą lampę. Idźmy zobaczyć te bezpieczniki.
Trzeba by tu rozebrać i zobaczyć, czy tutaj zasilanie dochodzi na te dwa, no bo to jest prawa strona, bardzo nietypowa rzecz. Ale zobaczymy. Masę i tak dalej. Zajrzyjmy do tej wtyczki. Mas lampę. Mam lampę. No i mamy wtyczkę. Nie ma zapadki, nie ma zatrzasku. Nie, no ma. Nie patrzcie, to są te masy tutaj. Widzicie? Trzy masy. Jedna to jest masa do tam do ksenonów, coś tam osobno, a dwie to są normalnie do żarówek. I jedna ma... I ta jedna zasila trzy żarówki, ma wspólną masę w środku, więc wychodzi na to, żeby musiał się zepsuć reflektor. Jeżeli chodzi o masy, to zepsuć się w środku. Może są żarówki przepalone faktycznie, nie? Ale dziwne, że nie ma, słuchajcie, nie ma błędów tych żarówek w komputerze. Tam jest żarówka długich. Ja ją zaraz wydubię i podłączymy ją, czy ona świeci, nie? No bo co mam tutaj zrobić? Dalej jest oryginalna wiązka. Tu jest czysto. Nie, to nie wygląda, żeby tutaj było coś przerwane. I to idzie, ten jeden przewód idzie, ten brązowy, o, oba brązowe idą gdzieś tam do masy. Więc jeżeli masa by się zepsuła, to w lampie. Nie, nie, nie. Zanim przejdziemy do skrzyneczki, to sprawdźmy tą żarówkę długich. Tam wtykam. Zwarcie zrobię jakieś. No żarówka sprawna. Nie będziemy sprawdzać reszty, bo to nie ma sensu. Przejdźmy do skrzynki bezpieczników. Jak to było? Bezpiecznik numer 16, bezpiecznik numer 26. To się wyłącz zasilacz. Tu się przygotowałem. Bezpiecznik numer 16. 18, 19, 17, 16. O! Patrzcie. Działa. Działają długie, a długie nie sprawdzę, bo jest wyjęta lampa. Z tyłu pozycje się zapaliły. Jak trzeba, no też nie, to chyba żarówka jest, ale ta się zapaliła. No i co, samochód naprawiony. Trzeba skrzynkę wydubać i zobaczyć, co jest grane w tym bezpieczniku. Widzicie? Ja nim ruszam. Teraz już poruszałem mocno, to już się naprawił, nie? Ale to jest ten sam efekt, jak go wyjmę. O, spójrzcie na niego. Jak go wyjmę, no to znika, patrzcie, połowa światła, nie? Także to jest to. Tylko co się dzieje tam w tym gniazdku? To gniazdko podtopione. Ej. Nie wiem, czy jestem w stanie to zreanimować. Spróbuję, rozbiorę tą skrzynkę, znowu ze skrzynką zabawa. Ale zanim tą skrzynkę my wyjmiemy, będziemy ją rozbebeszać, słuchajcie, to chciałbym wam powiedzieć, jaki mam plan. Jakie ja tu widzę trzy metody naprawy tego. Bo widzę trzy metody naprawy. Wybiorę jedną i powiem wam jaką. Ocenicie. Pierwsza metoda, moi drodzy, to jest wymiana tej skrzynki. Wymieniamy skrzynkę, nie bawimy się tam w tego pina. Wymieniamy skrzynkę o takich samych numerach, przekręcamy listwę tych zacisków głównych. Przepinamy bezpieczniki do tamtej nowej skrzynki według tej konfiguracji, tak? Zdjęcie robimy i gitara. Szybka akcja, no nie szybka, bo trzeba zamówić skrzynkę gdzieś znaleźć. Także tutaj czas leci na skrzynkę, wymiana nie jest jakaś skomplikowana, można samemu. Metoda druga, którą chciałem najpierw zastosować. Wyciągamy tą skrzynkę i próbujemy ją naprawić. Czyli dostajemy wszystko, rozbieramy ją na kawałki. Zresztą macie tutaj, o, film, jak ja to robiłem. Ostatnim razem coś tam poprawiałem, bo było luźne. Ale tutaj nie jest luźne, kochani, bo tu jest wypalone, nie? Tu jest, jeżeli tu jest wypalony plastik, to znaczy, że tamten styk jest też wypalony. I ciężko będzie to naprawić. Nie, nie chcę tej metody. Ja wybiorę metodę numer 3. Już o niej kiedyś wspominałem, ale nie udało mi się jej zastosować. Metoda numer 3 polega na tym, że zasilanie to, które tutaj jest przekazywane na ten zacisk numer 30 right, tak? Do BCMA, ten, który zasila właśnie połowę auta, połowę świateł. Wypuścimy z innego miejsca. Tak? Bo to idzie przewód 4 mm kwadrat od spodu wpięty wtyczką. I idzie do tego pina.
Ta skrzyneczka ma swoje piny, można na schematach, to wam pokażę, zidentyfikować, gdzie który bezpiecznik wychodzi na drugą stronę, na spód skrzynki do gniazda takiego dużego. I teraz na schematach znajdźmy sobie, który bezpiecznik będzie siedział na tej samej szynie zasilania numer 30, na tej dużej, i który będzie miał wyjście na dole, bo są różne piny, rozmiary, nie? I wiecie, ten kabelek, co idzie z dołu, tam do auta, do tego BCM-a, on ma swój pin. I jakby znaleźć teraz bezpiecznik z takim pinem, z samej szerokości, podpięty w tą samą szynę numer 30 zasilania, prosto z akumulatora, to jesteśmy w domu. Przepinamy we wtyczce tam na dole pin z tego na ten. Musimy to znaleźć, z którego numeru na który numer. I wsadzamy na przykład tutaj bezpiecznik. Nie wiem, czy to nie będzie ten rząd, bo te są do czegoś innego. Na pewno nie te grube. Ten to będzie ten rząd. Popatrzmy tutaj na numery, ja sobie je spiszę. Tak, 11, 20, 18. Tam są F-ki jakieś. Ja zrobię zdjęcie, spiszę. Chodźmy na schematy i zobaczymy, co się uda znaleźć, a potem wam pokażę na tej skrzynce, czy jest sens się w to pobawić, nie? A może się uda po prostu jednym fajnym ruchem to zrobić, pokażę wam i będzie jak oryginał, tylko wtedy trzeba będzie tu zapisać, że tego zakleić, że on jest nieczynny i tu gdzieś wkleić. Nie wiem, czy mam jakieś takie karteczki do wklejenia. Może mam, ale czy to będę może miał jutro? I wklejamy, że F, one mają to oznaczenie w tej skrzynce, F-y. F16, kreska na F20, załóżmy, nie? Dobra, idziemy znaleźć te piny. Mamy nasz schemat. To są te dwa grube przewody, które nas interesują. W sumie ten jeden na SB16 nas interesuje. Patrzcie, to jest oznaczenie SB16, tam w skrzynce jest F16, a na wtyczce tej od spodu tej skrzynki jest T40A, pin numer 23. Zapisuję sobie pin numer 23, ja zakładam i wiem, już wam powiem, że to jest pin taki szeroki, potem wam pokażę. No i teraz wypisałem sobie bezpieczniki, tutaj już szukałem. SB9 jest wolny tam w okolicy, tak? SB9, moi drodzy, to jest tu. Ojej, to 5-amperowy, malutki, cieniutki przewód, nie nadaje się. Zasilanie kij wie czego, telefonu. SB11. Co to jest? SB11. 20 A, 1,5 mm. J364, ogrzewanie dodatkowe do Webasta. Numer 20. Ja to mam przed sobą i sobie patrzę. Za mały. To taki to musi być, który będzie miał tutaj co najmniej 2,5 mm kwadrat, nie? Przewód, więc będzie miał też odpowiednio szeroki pin. SB14. SB14. On nie idzie z zasilania numer 30, widzicie? Bo my tą 30, tylko tą szynę, która jest na samej górze, to widać tą szynę, nie? A tutaj nie. Nie, 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 to jest SB30. Gdzie to było? Teraz to już ja się zgubiłem. SB14, nigdzie nie podłączony, wyjście jest. 19, duże czy małe? On jest tu zakończony, patrzcie, niczym. I to, nie ma takiej 19, nie widzę bynajmniej. Dobra, SB14 nie. SB18. To są te tam bliżej. SB18. To jest tej szyny 30, widzicie? To jest bezpośrednio do tej szyny, co idzie do akumulatora. To jest stały plus zaku. Co to jest 39? 39. Co to jest? To jest radio. 39 to będzie wzmacniacz, moi drodzy. T12, R12. Wzmacniacz pod fotelem kierowcy. Tutaj nie ma wzmacniacza, raczej nie będzie. Więc taki SB18, który pin 17. Piszę sobie SB, czy tam F18, wyjście pin 17. Pin 17 jest pinem takim samym, jak nam jest potrzebny. No i co jeszcze zostało? SB20. A może ten będzie lepszy? Do czegoś innego. SB20, wentylator SB20. 30 tu idzie, ale idzie przez zworę jakąś założoną. Aha, to jest zwora, bo tam nie ma przekaźnika. I jest 20 i 27. Co to jest 27? O, to jest sterownik grzania świec żarowych. 6 mm kwadrat, no to jest raczej zajęte.
No tak, to jest zajęte, bo to jest z tej samej szyny włączone. Dobra, czyli SB2513. O, jest też fajny. F20 pin 13. I teraz zobaczcie na tą skrzyneczkę. A teraz nagram wam to telefonem. To jest ta skrzyneczka od spodu. Inna oczywiście, no ale ona tak wygląda. I teraz patrzcie, to jest pin ten. To jest pin numer 23. Tam widać nawet, nie? To jest, on idzie do tego bezpiecznika przyjaranego F18, F16. F16. Teraz pin, bezpiecznik F18 wchodzi w 17. 17, kochani, to jest ten. To jest taki sam pin jak ten. I ten. A F20, moi drodzy, wchodzi w pin 13, czyli w ten. Czyli ten lub ten mogę sobie wybrać zamiast tego. I wtedy w tej wtyczce, co tu wchodzi, wypinam się stąd i przepinam się tu lub tu. I robimy tak, nie? To co? Znamy plan, nie? Znamy plan, dobrze. Trzeba wyciągnąć filtr. Znaczy obudowę filtra z rurą. Akumulator, obudowę, podstawę akumulatora i rozkręcić ten rząd tych głównych zasilań. I tam z boku jest widać wtyczkę i my sobie do tego się dostaniemy. Nie będę tego nagrywał, tam mi ktoś nawrzucał, że po co pokazuje takie długie filmy, to wszystko jest wiadomo. No dobrze, no to jak wiadomo, to zresztą z drugiej strony były takie rzeczy, jak to rozbierałem, rzucę wam tu link nawet, jak to się naprawiałem już teraz tą skrzynkę. I inne było uszkodzenie. Jedziemy. Ha! Pierwsze koty za płoty. Patrzcie, co się stało. To się nie odkręciło. To jest tak, tak mocno przywalone, albo przygrzane, albo coś, bo tu widzę takie przebarwienia. Że wyrwało mi z tego bezpiecznika tutaj, nie? O, to było tu, wyrwało obudowę, a nie odkręciło się. Druga tak samo nie chce. Już się spryskałem. Aż trzeszczy, a się nie chce odkręcić. Łapałem to i kombinerkami tego tutaj, nie? I tak, i siak, i tak się wyłamało. No i co teraz? W ogóle jak to odkręcić, nie? Bo teraz to i tak jest połamane. Nie wiem, popsikam jeszcze, poczekam. Ale myślicie, że tak się coś przygrzało? To jest ładnie, zobaczcie, tutaj zaznaczone, nieruszane. Farbką w fabryce jeszcze. No lipa. Muszę iść dobrze, że mam drugą skrzynkę, bo jak nie, to trzeba było, widzicie, to cały plan w pizdo i zamawiać, no bo to jest główne zasilanie, nie? Dokąd to idzie? To jest 200 amper. To jest alternator. To jest alternator, tutaj wchodzi. No i co? Idę zobaczyć, co w tamtej skrzynce jest. Bo tutaj zastosować mógłbym... To jest główny akumulator, nie? Alternator można by podczepić też tutaj, w skrajnym przypadku, ale tam nie ma gdzie. Tam obok jest wolny kanał, ale czy on sięgnie? To by było dobre rozwiązanie, ale to i tak dalej nie chce mi się odkręcić.